Polskie Radio Rzeszów. Dzień dobry, przy mikrofonie Wanda Piasek, a moimi gośćmi są kandydaci na prezydenta Tarnobrzega. Pan Dariusz Bożek z Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Tarnobrzega. Witam pana. Dzień dobry państwu. Pani Bożena Kapuściak z Komitetu Wyborczego Wyborców dla Zgody i Rozwoju Tarnobrzega. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Pani Elżbieta Miernik-Krukurka z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólny Tarnobrzeg. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Z naszego zaproszenia nie skorzystał piąty kandydat ubiegający się o urząd prezydenta Tarnobrzega z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pan Kamil Kalinka, któremu nie odpowiadał termin tej debaty. Pan Kalinka wyjaśnił, że termin ten koliduje z jego konwencją wyborczą zaplanowaną na dzisiejsze popołudnie. A oto zasady naszej debaty. Za chwilę będą państwo, przepraszam bardzo, kandydaci zwrócili mi uwagę na to, że nie przedstawiłam jednego z gości. Bardzo serdecznie pana przepraszam. Pan Witold Zych z Komitetu Wyborczego Wyborców Nowy Tarnobrzeg. Witam pana jeszcze raz, bardzo pana przepraszam. Dziękuję, nic nie szkodzi. Emocje się udzielają też i redaktorom Radia Rzeszów. Przepraszam jeszcze raz. Pan Witold Zych. Dziękuję. A oto zasady naszej debaty. Za chwilę będą mieli państwo po półtorej minuty na autoprezentację. Później przejdziemy do części merytorycznej, która obejmie diagnozę stanu miasta, jego zadłużenie, najważniejsze inwestycje do zrealizowania w nadchodzącej kadencji, priorytety kandydatów oraz szanse i bariery rozwoju Tarnobrzega. Tutaj czas na poszczególne wypowiedzi będę podawała państwu na bieżąco. Następnie każdy z kandydatów będzie mógł bezpośrednio zadać pytanie wybranemu przez siebie kontrkandydatowi i tutaj 30 sekund na zadanie pytania, 1,5 minuty na odpowiedź i 30 sekund na ewentualne ad vocem. Nasze spotkanie zakończą państwa indywidualne pytania, apele o udział w wyborach i poparcie poszczególnych kandydatur i tutaj po 30 sekund dla każdego kandydata. Zaczynamy. Proszę się zaprezentować. Czas po 1,5 minuty i skoro pominęłam jednego z gości, to może wyjątkowo zaczniemy od końca. Pan Witold Zych. Mam lat 59, jestem żonaty, mam dwie córki, Anna lat 10, Wiktora lat 6. Jestem doktorem nauk humanistycznych z zakresu historii sztuki. Skończyłem Katolicki Uniwersytet Lubelski. Także jestem magistrem inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Lubelskiej. Mój główny zawód, czym się zajmowałem przez wiele lat, to jest ochrona zabytków z racji na swoje wykształcenie. Po studiach pracowałem na budowie, zbierałem doświadczenia, potem zostałem skierowany do pracy w Zamku w Baranowie, gdzie zajmowałem się nadzorem prac konserwatorskich, też pracowałem w zamku w Ujeździe. Byłem też przez wiele lat kustoszem zamku w Baranowie. Takie moje największe osiągnięcia, jeśli chodzi o historię sztuki, to odnalazłem powszechnie uważane za zaginione obrazy Jacka Malczewskiego, które były w kaplicy zamku w Baranowie. I druga rzecz, kiedy miałem okazję przez parę lat być doradcą prezesa i pełnomocnikiem zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie do spraw zamku w Baranowie i Krasiczynie, to była mój pomysł, moja idea przywrócenia sakralnego charakteru kaplicom w tych zamkach. To było przedsięwzięcie bez precedensu. 15 sekund. W tej chwili jestem radnym Rady Miasta Tarnobrzega. Jestem historykiem, dużo piszę, historykiem sztuki, publikuję w gazetach Nasz Dziennik, Niedziela, Polityka i też w prasie polonijnej. Zostałem odznaczony medalem stulecia czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej w tym roku. Dziękuję i teraz już alfabetycznie pan Dariusz Bożek. Szanowni państwo, od 58 lat jestem związany z Tarnobrzegiem. Stąd pochodzą moi dziadkowie, moja mama. Tutaj się urodziłem. W Tarnobrzegu założyłem rodzinę. Jestem żonaty. Moja żona Helena pracuje w jednej ze szkół tarnobrzeskich. Mam dwie córki dorosłe, Alicję, Aleksandrę. Nie należę do żadnej partii, nie należałem i nigdy się nie zapiszę. Jestem absolwentem liceum naszego w Tarnobrzeskiego, równocześnie absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Całe moje życie zawodowe związałem z moim liceum, gdzie od 35 lat pracuję jako nauczyciel historii. Byłem również dwie kadencje dyrektorem naszego liceum. Starałem się wprowadzać nowoczesne zarządzanie placówką. Dbałem o kreowanie pozytywnego wizerunku mojej szkoły w środowisku
Starałem się dbać o najwyższą jakość nauczenia, co jest potwierdzone wynikami egzaminacyjnymi, maturalnymi, wzbogacałem bazę dydaktyczną. Starałem się również wprowadzać moją szkołę na trochę wyższy poziom, współpracując z wieloma szkołami poza granicami, chociażby z Turcją, Niemcami, Hiszpanią, Szwecją, Francją, Ukrainą, Finlandią. Nasi uczniowie i nauczyciele współpracowali z tymi szkołami. Zdobyliśmy ponad 300 tysięcy na wyrównywanie szans edukacyjnych dla naszych dzieciaków. W pracy zawodowej zwracałem również uwagę na swój własny rozwój. Kończyłem studia podyplomowe z religioznawstwa, z integracji europejskiej, z socjoterapii. I mógłbym tak długo i długo, proszę Państwa, oczywiście to, co dla mnie jest istotne, jestem również autorem wielu publikacji. Dziękuję bardzo, pani Bożena Kapuściak. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Jestem zamężna, mąż Bronisław, inżynier górnik, mam troje dzieci, mieszkam w Tarnobrzegu, tutaj pracuję i działam społecznie. Z wykształcenia jestem pedagogiem po Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Oprócz tego mam dodatkowe fakultety ukończone, zarządzanie, bezpieczeństwo i higienę pracy, wychowanie do życia w rodzinie, a także bibliotekoznawstwo. Mieszkańcy Tarnobrzega znają mnie głównie z działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej. Obecnie jestem wiceprzewodniczącą Rady Miasta oraz prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej. Organizuję także liczne przedsięwzięcia, akcje charytatywne, pikniki, kolonie, imprezy sportowe. Jestem społecznikiem, związkowcem, wolontariuszem Banku Żywności, koordynatorem Katolickiego Centrum Pomocy w Rodzinie. Natomiast cała moja kariera zawodowa jest związana z szeroko pojętą oświatą, działalnością na rzecz dzieci, młodzieży. I to właśnie dlatego wiele byłam odznaczana i z tytułu tego, że byłam wieloletnim nauczycielem, dyrektorem szkoły podstawowej i wykładowcą zespołu kolegiów nauczycielskich. Moje ostatnie działania w Radzie Miasta pozwoliły na to, żeby dokładnie poznać, jak funkcjonuje miasto. Zdiagnozowałam problemy i dlatego dzisiaj kandyduję na fotel prezydenta miasta Tarnobrzega. Dziękuję pani. Pani Elżbieta Miernik-Krukurka. Z wykształcenia jestem pedagogiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Swoje kompetencje zaś doskonaliłam na 6 kierunkach studiów podyplomowych i tu wymienię. Były one z zakresu coachingu, pomocy psychologicznej, organizacji i zarządzania, zarządzania funduszami unijnymi, oligofrenopedagogiki i administracji publicznej. Uważam, że wszystkie kierunki dają rękojmię należytego sprawowania urzędu prezydenta miasta Tarnobrzega. Ukończyłam również wiele kursów specjalistycznych oraz szkoleń doskonalących sposoby niesienia pomocy osobom potrzebującym. Całe swoje życie zawodowe poświęciłam na pracę właśnie w ramach pomocy mieszkańcom naszego miasta. I tak pracowałam z osobami niepełnosprawnymi, a w tej chwili od 7 lat pracuję na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu i wspieram, opiekuję się, ale również wszelkimi oddziaływaniami profilaktycznymi staram się działać na rzecz naszych mieszkańców. Szanowni Tarnobrzeżanie, w wyborach samorządowych ubiegam się o Urząd Prezydenta Tarnobrzega jako bezpartyjna, niezależna kandydatka Komitetu Wyborczego Wspólny Tarnobrzeg. Chcę zostać prezydentem, aby przemyślaną, ciężką i uczciwą pracą kierować naszym miastem. Dziękuję bardzo i przystępujemy do części merytorycznej. Jak Państwo postrzegają aktualną sytuację gospodarczą Tarnobrzega? Czas na odpowiedź, 1 minuta. Pan Dariusz Bożek. Szanowni Państwo, nasze miasto obecnie jest w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. Mamy w tej chwili 258 milionów, jeżeli chodzi o nasz budżet. Zadłużenie ponad 115 milionów, obsługa długu to 5 milionów, wydatki majątkowe 33 miliony. Drodzy Państwo, patrząc na to, co w Tarnobrzegu w tej chwili się dzieje, wszelakie rozwiązania komunikacyjne, wszelkie ciągi tak naprawdę prowadzą w
przez środek naszego miasta. Nie ma możliwości ominięcia. Drodzy Państwo, zostajemy poza nawiasem wielokrotnie wszelkich dróg komunikacyjnych. Sytuacja gospodarcza związana jest również z sytuacją demograficzną. W tej chwili mamy, zamieszkuje Tarnobrzeg 48 tysięcy mieszkańców, ale prognozy w najbliższym czasie mówią o 42 do 35 tysięcy mieszkańców. Ucieka nam młodzież, co również powoduje, że mamy olbrzymie straty, jeżeli chodzi o gospodarkę. Dziękuję bardzo pani Bożena Kapuściak. Jako radna Rady Miasta Tarnobrzega znam stan miasta, gdyż uczestniczę w życiu miasta już od wielu lat. Podczas dyżurów, spotkań z mieszkańcami poznałam ich potrzeby i dotychczasowe oczekiwania od samorządu. W mojej ocenie największym problemem w mieście są brak nowo powstających lokali komunalnych, nie stać młodych ludzi na zakup mieszkania, czego może być decyzja na przykład z nowo budowanym blokiem TBS-u przy ulicy Świętej Barbary, bo brak środków przez młodych ludzi nie pozwoliło na wykorzystanie całego naboru. Po drugie, to duże zapotrzebowanie na miejsca w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Kolejka ponad 100 osób oczekujących do dziennego pobytu, do domu dziennego pobytu. Również brak w mieście podmiotu zarządzającego komunikacją miejską. Dziękuję pani. Dziękuję. Czas minął. Pani Elżbieta Krukurka. Proszę. Dziękuję. Nie będę powtarzać tutaj słów, które wybrzmiały już z ust przedmówców, ale pragnę się odnieść również do znajomości obecnej sytuacji gospodarczej w naszym mieście, a przede wszystkim dzięki temu, że na co dzień dotykam tej problematyki. Szczególną problematyką są sprawy społeczne naszych mieszkańców. I tak uważam, że potrzebujemy faktycznie różnych form opieki, zarówno nad dziećmi, jak również osobami dorosłymi. W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie funkcjonuje dom dziennego pobytu. Dzisiaj na liście jest oczekujących blisko 50 członków, tak, kandydatów czy uczestników, seniorów, dziękuję bardzo. Wiemy, że nawet w planach ten jeden dom, który ma powstać, oczywiście nie zabezpieczy takich potrzeb. Tym samym musimy poszukiwać kolejnych rozwiązań. Uważam, że w każdym osiedlu muszą powstać takie kluby. Dziękuję. Pan Witold Zych. Oczywiście podstawowym problemem miasta, takich jak i wielu miast w Polsce, to jest brak miejsc pracy. I to jest taki główny cel. Miejsca pracy będą generować rozwój miasta. Bardzo ważnym też problemem, który w dużej stopni obciąża budżet, prawie w 36%, są wydatki związane ze oświatą. I niektórzy twierdzą, że należy zamknąć niektóre szkoły, przedszkola. Ja jestem zdania przeciwnego, bo należy przyjąć taką strategię rozwoju naszego miasta, którym poziom i oświata jest bardzo ważnym elementem. Ja chcę widzieć przyszłość Tarnobrzega jako miasta młodego, w którym dobrze żyje się wszystkim, w którym chcą mieszkać młodzi ludzie, bo mają tu w tym miejscu pracę, bo mają dla swoich dzieci żłobki, dobre szkoły, bo mają kompetentną opiekę medyczną. Bardzo panu dziękuję. Aktualne zadłużenie miasta wynosi 116 milionów złotych. Jakie są państwa pomysły na zredukowanie tego zadłużenia? Czas na odpowiedź również po jednej minucie. Bardzo proszę przestrzegać tego czasu. Pan Dariusz Bożek. Szanowni Państwo, zacząłbym od audytu instytucji spółek miejskich, co nie oznacza oczywiście absolutnie żadnych zwolnień. Natomiast jest możliwość obniżenia kosztów stałych i tutaj warto byłoby tym problemem się zająć. Jest możliwość utworzenia grup zakupowych, nie tylko tarnobrzeskich, ale na poziomie gmin ościennych, łącznie z Sandomierzem, i dzięki temu mamy możliwość uzyskania innych cen gazu, energii elektrycznej, ciepła i innych mediów. Jest to możliwość obniżenia automatycznie kosztów. Warto zająć się kolejnymi renegocjacjami zadłużenia miasta, próbą obniżenia tego zadłużenia, ewentualnie kolejnymi kredytami, ale konsolidacyjnymi tak zwanymi. Proszę Państwa, efektywne i racjonalne działania administracji, powołanie grup eksperckich w Tarnobrzegu, współpraca radnych między podziałami. To są te rzeczy, dzięki którym jesteśmy w stanie naprawdę zmniejszyć nasze zadłużenie. Bardzo panu dziękuję. Pani Bożena Kapuściak. Czas 1 minuta.
Bardzo dobrym pomysłem było właśnie podjęcie skonsolidowania zadłużenia miasta i tutaj właśnie temu, taką politykę stabilizacji finansów publicznych będę popierała, bo głosowałam za tą polityką i w dalszym ciągu należy to prowadzić i oczywiście oszczędnie gospodarować budżetem, środkami finansowymi, bo wiadomo, że budżet finansowy jest taki, jaki jest, a wysokość tego budżetu wynosi 258 milionów. Wydatki są duże, wydatki pochłaniają, przede wszystkim wydatki pochłania oświata, ale trzeba każdą złotówkę dobrze obejrzeć, zanim się wyda, ponieważ niektóre wydatki są nieprzemyślane do końca i ja będę właśnie przyglądać się każdej wydanej złotówce prawidłowo, żeby ją wydać. Dziękuję. Pani Elżbieta Miernik-Krukurka, proszę. Przede wszystkim racjonalizacja wydatków, zarówno w instytucjach samorządowych, przejrzenie również zaplecza kadrowego, bo wiem, że w różnych instytucjach jest nadmiar niekiedy etatów. One są nie do końca dobrze przemyślane, przede wszystkim w działach bądź wydziałach, tam gdzie są potrzebne duże siły, okazuje się, że są niewielkie zasoby kadrowe, natomiast tam, gdzie może do końca nie ma aż takich potrzeb, no są po prostu takie puste etaty, można w ten sposób powiedzieć. Dodatkowym, powiedzmy, punktem są na pewno założenia programowe, jakie posiadam w swoim programie. I tak na przykład wprowadzenie stref płatnego parkowania w Tarnobrzegu. Wiem, że są to niepopularne, kontrowersyjne rozwiązania, niemniej jednak konkrety. Dziękuję bardzo. Jakie są Państwa priorytety programowe? Czas po 1,5 minuty dla każdego kandydata. I teraz, przepraszam, nie wiem co się dzieje, przepraszam, pan Witold Zych. Dziękuję pani redaktor, cieszę się, że mogę ponownie zabrać głos. To są ważne sprawy, ten dług 116 milionów. Ja tylko przypomnę, że miasto dokonało konsolidacji tego jakby kredytu. I mamy go spłacić do 2035 roku. Najlepszym sposobem na oddłużenie miasta jest jego rozwój, czyli przede wszystkim inwestowanie w miasto. Ja chcę wykorzystać tutaj przede wszystkim obligację przychodową jako bardzo ważnego narzędzia finansowego, rzadko stosowanego w mieście. Jeżeli będziemy inwestować w miasto, jeżeli będziemy coś robić, to w takim mieście właśnie jest miejsce dla ludzi przedsiębiorczy, którzy chcą swoimi pomysłami, swoją energią przyczyniać się do rozwoju społeczności lokalnej. Także nie oszczędzanie w sensie takim, jakim tutaj słyszałem, ale inwestowanie w miasto, wykorzystanie narzędzi finansowych i budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwój miasta, bo w ten sposób możemy osiągnąć coś dobrego dla miasta. Dziękuję bardzo. Jakie są Państwa priorytety programowe? Czas po 1,5 minuty dla każdego kandydata i zaczniemy od pana Witolda Zycha. Nowy Tarnobrzeg to 2x5. 5 priorytetów, 5 celów. 5 priorytetów to wykorzystanie potencjału leczniczych wód siarczkowych dla rozwoju miasta. Przypomnę, że byłem inicjatorem tej sprawy. Mamy podpisane porozumienie z Państwowym Instytutem Geologicznym. Mamy zdiagnozowane, że tu na tym terenie mamy wody siarczkowe. Także ogromna szansa na rozwój miasta, która do tej pory jeszcze nie jest wykorzystana. Także to jest mój pierwszy priorytet. Druga sprawa, budowa Tarnobrzeskiego Centrum Komunikacyjnego, przyjęcie dworca. Dworzec każdego miasta jest sercem miasta i bez dobrego centrum komunikacyjnego nie będzie rozwoju miasta. Sprawa mostu, którą wielokrotnie podnosimy. Jesteśmy chyba jedynym miastem w Polsce, które nie ma mostu tej wielkości. Czwarta sprawa, naprawienie nieprawidłowości i tych takich zaniedbań, niesprawiedliwości, tak można powiedzieć wprost, jakim jest odłączenie części kopalni i przetwórcza siarki Tarnobrzeg od miasta, czyli przekazanie gminie Nowa Dęba. Chcę, aby Chmielów powrócił do Tarnobrzega. I piąty to staranie nad stworzeniem programu CO Plus, programu gospodarczego dla całego rejonu. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Miernik-Krukurka. 1,5 minuty.
Dziękuję. Jak wspomniałam, w moim programie nie ma punktów, które mówiłyby o jakichś nierealnych rzeczach, o nierealnych sprawach, o obietnicach, czyli absolutnie nie jest to lista populistyczna dla każdego coś miłego. To, co wspomniałam w poprzedniej wypowiedzi, przede wszystkim wprowadzę strefy płatnego parkowania w Tarnobrzegu. Oczywiście nie będzie taką formą objęty cały Tarnobrzeg. Mówimy tu o ścisłym centrum i oczywiście będzie to podlegało jeszcze szczegółowej analizie. Na pewno jest to sposób wprowadzenia dodatkowego dochodu w budżecie miasta, jak również pomysł na ożywienie centrum naszego miasta. Kolejnym punktem jest punkt o nazwie Skończę z prowizorką nad jeziorem Tarnobrzeckim. Drodzy Państwo, dotychczas rozdzielenie kompetencji między kilka podmiotów powoduje to, że w zasadzie, jeżeli wiele osób odpowiada za coś, to tak praktycznie jest, że nikt za to nie odpowiada. Tym samym powołanie podmiotu, który zajmie się całościową organizacją życia i spraw nad jeziorem, będzie dobrym naprawdę rozwiązaniem. Obiecuję, że wróci życie do Sokoła, naszego dawnego budynku Towarzystwa Gimnazjalnego. Jest to jeden z najważniejszych symboli naszego miasta. Wprowadzę nową zasadę finansowania sportu. Drodzy Państwo, o wszystkich szczegółach informuję na mojej stronie www.krupurka.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Bożena Kapuściak. Kluczem do sukcesu naszego miasta będzie moja kompleksowa i harmonijna strategia dla Tarnobrzega. A to przede wszystkim polityka senioralna, społeczna, to wysokiej jakości opieka i edukacja dla rodzin, zabezpieczenie bezpieczeństwa, dla seniorów bezpieczeństwo i pewność jutra, dla przedsiębiorców stworzenie warunków do tworzenia tej przedsiębiorczości. Proszę Państwa, Tarnobrzeg nie tylko powinien rozwijać się na jednej płaszczyźnie, jezioro i turystyka, ale przede wszystkim rozwijać się w kilku płaszczyznach. To również infrastruktura, to stabilny, profesjonalny samorząd, który będzie magnesem dla inwestorów. Moje takie szczegółowe propozycje to stworzenie Centrum Pomocy Senioralnej i Rodzinnej, podjęcie działań w celu utworzenia kolejnej placówki, zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego, domu dziennego pobytu i wielu innych przedsięwzięć, które będą potrzebne dla rozwoju naszego miasta, podjęcie również działań w celu wykorzystania wód siarczkowych. I tu zgadzam się z polityką i problemem pana Witolda Zycha, bo nie będzie to jako sanatorium, ale wykorzystanie tych wód siarczkowych w celach rehabilitacyjnych i wiele również. Dziękuję. Pan Dariusz Bożek. Proszę Państwa, w moim programie jest 12 obszarów. Uważam, że wszystkie są bardzo istotne, natomiast ze względów czasowych postaram się skupić na kilku tylko. Tarnobrzeg obywatelski, Tarnobrzeg, który jest otwarty na mieszkańców naszego miasta. Prowadzone są systematycznie konsultacje dotyczące chociażby bieżącego rozpoznawania potrzeb mieszkańców. Uważam, że potrzebne są branżowe zespoły doradcze przy prezydencie miasta. Powołałem budżet osiedlowy dla konkretnych osiedli, drodzy Państwo. Kolejnym obszarem na pewno to przedsiębiorczość. Przedsiębiorcy tarnobrzescy cały czas sygnalizują mi, że nie mają właściwie wpływu na to, co dzieje się na styku prezydent-przedsiębiorczość. Uważam, że należy powołać między innymi zespół doradczy przy prezydencie, możliwość również partnerstwa publiczno-prywatnego. Tarnobrzeg musi być otwarty na seniorów, to jest kolejny obszar. I na młodzież, której nie doceniamy, którą musimy pozostawić tu w naszym mieście. Dziękuję. Jakie byłyby Państwa najważniejsze inwestycje po objęciu urzędu prezydenta Tarnobrzega? Czas 2,5 minuty. Proszę bardzo, pan Dariusz Bożek, zaczynamy. Szanowni Państwo, tak jak skończyłem na młodzieży w poprzedniej wypowiedzi, uważam, że inwestycja w ludzi jest najważniejszą inwestycją w naszym mieście. Uważam, że powinniśmy kompleksowo podejść do problemu, który związany jest z odpływem młodego pokolenia z naszego miasta. Uważam, że powinniśmy zacząć od szkoły średniej, gdzie dajemy młodemu człowiekowi możliwość funkcjonowania w ramach klas tak zwanych partnerskich, sponsorowanych, związanych z rynkiem pracy.
możliwość potem powołania tych ludzi do pracy w tych miejscach, w których zdobywają przygotowanie, wykształcenie. Zakłady pracy są chętne, jeżeli chodzi o sponsorowanie pełnego wyposażenia takich pracowni, takich klas. Młodzi ludzie powinni więc dostać szansę na pracę w tych zakładach. Drodzy Państwo, kolejnym elementem jest przygotowanie całego zespołu grantów dla młodych ludzi, gdzie uczymy ich możliwości pisania wniosków, projektowania, realizacji i rozliczania tych wniosków. To jest na przyszłość, kiedy już będą pełnili inne funkcje. Kolejne, proszę Państwa, inwestycje w ludzi, oczywiście można by długo mówić, ale pewnie Państwo liczycie też na inne inwestycje. Uważam, że podstawą to jest obwodnica. Tarnobrzeska obwodnica, o której mówimy 20 lat, powinniśmy ją wreszcie skończyć. Mało tego, powinniśmy pomyśleć o ciągu dalszym, o kompleksowym rozwiązaniu komunikacji w naszym mieście. Krótko mówiąc, nie do Zakrzowa, a do Sandomierza i powiązanie z S74 z ekspresówką nisko Kielce. Następna rzecz, proszę Państwa, to jest cały czas inwestowanie nad jeziorem tarnobrzeskim, ale w postaci właśnie cały czas partnerstwa publiczno-prywatnego. Nie zaciąganie kolejnych długów, tylko danie możliwości. My mamy pewien aport, a przedsiębiorcy sami przyjdą i będą inwestować. Dziękuję bardzo, pani Bożena Kapuściak. Może tutaj się powtórzę w inwestycjach, ale uważam również, że najważniejszą inwestycją dla mnie, dla mieszkańców jest droga obwodowa, rewitalizacja Jeziora Tarnobrzeskiego. Po trzecie, to zagospodarowanie terenów zielonych nad Wisłą. Pieniądze już są pozyskane z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Środowiska. Budowa nowego domu dziennego pobytu oraz rozbudowa zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Budowa mieszkań chronionych, o czym mówiłam w prezentacji wcześniejszej. Odpowiedzialne zarządzanie komunikacją miejską poprzez podjęcie działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta jednego podmiotu zarządzającego zintegrowanym systemem komunikacji miejskiej. Mam tu na myśli przejęcie dworca PKP i również tutaj pan Witold Zych, radny naszego miasta, rozmawiał na ten temat i z tym tematem również zgadzam się. Proszę Państwa, następna inwestycja to tak jak była mowa, jest to inwestycja w ludzi, inwestycja w młodzież, bo to ona jest przyszłością naszego miasta i to od niej będzie zależało, jak Tarnobrzeg nasz będzie się rozwijał. Mówię tutaj o tym, żeby rozwijać szkolnictwo zawodowe, żeby kształcić kadry pod potrzeby przedsiębiorców, dawać przedsiębiorcom również możliwość rozwoju inwestycji, czyli uzbrajanie terenów inwestycyjnych, bo Tarnobrzeg ma wiele terenów inwestycyjnych i duże szanse zainteresowania inwestorów atrakcyjnymi dla nas terenami inwestycyjnymi. I oczywiście następną taką szansą inwestycją to należy się skupić na unowocześnieniu komunikacji miejskiej. Wiele tych spraw jest, ale również najważniejszy jest praca w samorządzie. Jaki ten samorząd powinien wyglądać? Powinna zapanować przede wszystkim dobry klimat i zgoda, która właśnie prowadzi do rozwoju naszego miasta. Dziękuję bardzo. Przepraszam, pani Elżbieta Miernik-Krukurka. Dziękuję. Będąc dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przyglądam się problematyce społecznej praktycznie każdego dnia i wiem, że bez kolejnych działań na rzecz mieszkańców, którzy takowego wsparcia potrzebują, nie ma, no można powiedzieć, dobrej, skutecznej przyszłości w naszym mieście. Przede wszystkim będę miała możliwość szerszego działania, szerszego pozyskiwania środków unijnych na realizację projektów skierowanych do seniorów, którzy pozostają często samotni w domach i dzisiaj już mamy projekty, realizujemy na ponad 2 miliony złotych i widzimy, jaką skutecznością i jakim wzięciem się cieszą. Więc na pewno kontynuacja tych form w stosunku do rodzin zastępczych, w stosunku do
do rodzin biologicznych. Jest bardzo dużo środowisk, to jest rzesza około 10 tysięcy mieszkańców, którzy na takowe wsparcie oczekują. Musimy wiedzieć, że po udzieleniu takiego wsparcia będą mieli możliwość dobrze, godnie funkcjonować w naszym mieście. A z konkretów, przede wszystkim zainicjuję współpracę turystyczną z Sandomierzem i Baranowem Sandomierskim. Zacznę od konkretu, czyli od utworzenia ścieżki rowerowej, która połączy nasze miasta. Nie będzie drogo, bo w znacznej części pobiegnie ona wyremontowanym wałem wiślanym i skorzystają na tym wszyscy. Tam bezpiecznie korzystać będą mogli wszyscy, w każdym wieku, dzieci, młodzież. Utworzę Centrum Integracji Społecznej. Drodzy Państwo, przede wszystkim musimy przyjąć lokalny program ekonomii społecznej. Tego dokumentu naprawdę nam brakuje, a podmioty ekonomii społecznej są w stanie załatwiać bardzo wiele. Przede wszystkim oferować miejsca pracy i szczególnie tym osobom, które są wykluczone na naszym rynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan Witold Zych. Miło słyszeć, że moi kandydaci w swoich programach zawierają też punkty z mojego programu wyborczego, ale czym się różni od nich? Tym przede wszystkim wskazuję, skąd wziąć pieniądze na moje pomysły na rozwój miasta, na moją wizję rozwoju miasta, bo pieniądze w budżecie są co roku, ale właśnie ich dystrybucja zależy od tego, jak miasto pójdzie kierunku, jakie to są źródła finansowania. Ja wskazałem przede wszystkim obligacja przychodowa, która nie jest długiem gminy, a jednak pozwala finansować inwestycje komunalne. Jest takim obligacją przychodową, jest takim zapomnianym instrumentem finansującym infrastrukturę komunalną. I co jest ogromnie ważne, całą Amerykę zbudowano na obligacjach. Niektóre gminy potrafią stosować to narzędzie finansowe także w Polsce z bardzo dobrym efektem. Ja przedstawiam swój program, ale wiem, jak go sfinansować. Jeszcze raz przypomnę, przede wszystkim wody siarczkowe, centrum komunikacyjne, most, który da rozwój miastu. I też ostatnio też podałem bardzo ciekawą sprawę, jaką jest wykorzystanie historii naszego miasta i wizerunku cudownego obrazu Matki Boskiej w celu wykorzystania właśnie potencjału turystyki pielgrzymkowej. Budowa centrum pielgrzyma to jest też ogromny atut naszego miasta, jakich miasto nie ma. Cudowny wizerunek Matki Boskiej Dzikowskiej, turystyka pielgrzymkowa to jest ogromny element, który pozwoli zaaktywizować cały rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój sektora trzeciego, usług turystycznych, hotelowych, gastronomii, handlu. To jest jeden z naszych ogromnych atutów, który musimy wykorzystać. Dziękuję bardzo. Co w ocenie państwa jest największą szansą dla rozwoju Tarnobrzega, a co największą barierą? Czas po półtorej minuty. Proszę bardzo, pan Dariusz Bożek. Jeżeli chodzi o bariery, to na pewno kwestia budżetu, kwestia finansów, zadłużenia miasta, tych problemów komunikacyjnych, o których już wcześniej mówiłem. Niekoniecznie zgodziłbym się z tym, że jest bezrobocie. Raczej w Tarnobrzegu jest problem innego rodzaju. Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i niskie płace. Dlatego, że rozmawiając z przedsiębiorcami, oni już w tej chwili na pniu oferują całkiem sporo miejsc pracy, natomiast jest problem właśnie ze znalezieniem wykwalifikowanych kadr i płace, które są, nie odpowiadają naszemu pokoleniu i trudno się dziwić. Szansa, proszę Państwa, już nie będę wracał do tego, od czego zacząłem. To znaczy, że ludzie są szansą naszego miasta, bo są w całym świecie porozrzucani i chcą wesprzeć nasze miasto. Po wyborach jasno o tym i wyraźnie mówią. Według mnie bardzo się cieszę, że pani Elżbieta powiedziała o współpracy z gminami, z Baranowem i z Sandomierzem. Ja już jestem po rozmowach z panem burmistrzem Bronkowskim. Było spotkanie w Kośmierzowie na granicy dwóch miast. Rozmawialiśmy nie tylko o ofercie turystycznej, nie tylko o współpracy w zakresie noclegów, ale o wspólnej ofercie wielu innych inwestycji. Także inwestycji, szanowni państwo, nie tylko kwestia turystyczna. Uważamy, że ważną rzeczą jest właśnie powiązanie komunikacyjne naszych miast, naszych gmin. I proszę państwa, myślę, że od tego powinniśmy zacząć. Dziękuję bardzo. Pani Bożena Kapuściak. Jakie są szanse dla naszego miasta? Oczywiście Jezioro Tarnobrzeskie, ale również uzbrojenie terenów inwestycyjnych dla Tarnobrzega, bo Tarnobrzeg ma wiele tych terenów inwestycyjnych i duże szanse zainteresowania inwestorów atrakcyjnymi dla nich terenami
inwestycyjnymi. Będzie to taki przysłowiowy magnes dla inwestorów. Oczywiście nowoczesna komunikacja, budowa dróg szybkiego ruchu z bezpośrednim przebiegiem w okolicach miasta, zwłaszcza drogi ekspresowej S74, ale i również stabilny, profesjonalny samorząd. Proszę Państwa, należy zacząć od zgody. Jeśli jest zgoda, to wtedy można budować, inwestować i rozwijać nasze miasto. Jakie tu są bariery? Oczywiście miasto Tarnobrzeg potrzebuje wiele inwestycji, zarówno tych wielkich, ale też i tych osiedlowych. Do realizacji oczywiście wszystkich potrzeba funduszy i miasto tutaj boryka się z małymi funduszami, żeby miało na wkład własny. Ale można to ominąć, te bariery, można zabezpieczyć środki finansowe na inwestycje miejskie, starać się zarządzać prawidłowo finansami, a przede wszystkim współdziałać z tarnobrzeskimi spółdzielniami mieszkaniowymi, dziękuję ażeby bardzo. Tworzyć nowe inwestycje. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Miernik-Krukurka. Szansa dla naszego miasta to potencjał naszych mieszkańców. Przede wszystkim wykorzystanie ich kompetencji, wiedzy i umiejętności. Musimy wiedzieć, że mamy bardzo wielu mieszkańców, którzy naprawdę kochają nasze miasto, którzy w ramach właśnie wolontariatu, w ramach swoich pasji rozwiązują wiele problemów. I tutaj chcę też powiedzieć o Komitecie Wspólny Tarnobrzeg. To grupa ludzi, którzy mają swoje pasje, mają swoje wielkie już dokonania w swoim dorobku zawodowym. Z takich ludzi musimy korzystać. To jest potencjał naprawdę wart wyboru w najbliższych wyborach. Wiem, że barierą są problemy. To owszem, wybrzmiało tutaj już w słowach przedmówców. Niskie wynagrodzenia. Osoby, które mają pracę, są niestety, ale niegodziwie w mojej ocenie wynagradzani. Myślę tutaj o pracownikach pomocy społecznej, administracji. Płaca zasadnicza, która jest płacą minimalną po 20, 30 i więcej latach pracy, to naprawdę nie to, czego chcemy dla naszych mieszkańców. Dziękuję, pan Witold Zych. Przypomnę moje hasło wyborcze. Czyńmy możliwym rzeczy konieczne. A pierwszym i najważniejszą rzeczą jest wykorzystanie tego, co mamy, naszego bogactwa naturalnego, czyli wód siaczkowych. Stworzenie tutaj takiego centrum nad jeziorem, gdzie będzie można przyjechać, te tysiące ludzi, które tu przyjeżdża, wypoczywa, jeszcze mogły będą się kąpać w basenach takich otwartych, gdzie będą przyjeżdżać nie tylko po rekreację, ale też i po zdrowie. Takiego elementu łączącego w jednym miejscu właściwie nie ma w Polsce. Także jest ogromna szansa na rozwój miasta. I mamy bardzo pozytywną opinię Ministerstwa Środowiska. Rozmawiałem w tej sprawie z panem ministrem Orionem Jędryskiem. Też mam bardzo pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia. Jest wiele rzeczy wskazujących na to, że trzeba to uczynić. A zagrożenia? Zagrożenia to są te lokalne, nieformalne grupy wpływu, czy też pewne układy polityczne, które blokują w jakiś sposób rozwój miasta, blokują dobre pomysły. Ja jestem kandydatem niezależnym, który ma wizję rozwoju miasta, który myśli o przyszłości i jestem przekonany, że postawienie na mnie, zagłosowanie na mnie otworzy wiele pozytywnych emocji wśród Tarnobrzeżan i pozwoli nam na rozwój miasta w bardzo szybki sposób. Wiem, jak to zrobić. Dziękuję bardzo. Czas na zadawanie pytań do wybranego kontrkandydata. Przypominam, 30 sekund na zadanie pytania, 90 sekund na odpowiedź i 30 sekund na ewentualne ad vocem. Pan Witold Zych. Pytanie do Dariusza Bożka. Jak dużo pan złoży interpelacji w Radzie Miasta w czasie kadencji? Które z nich zostały zrealizowane? Jeżeli chodzi o interpelacje, to nie mam w tej chwili w głowie liczby, dlatego że nie interesowało mnie to, ile robię, natomiast interesowało mnie to, co udaje się zrealizować. Najważniejszą z interpelacji z ostatnich przynajmniej miesięcy było zajęcie się słynnym budynkiem na Kwiatkowskiego 3A. Gdzie, proszę Państwa, od 20 lat jest wilgoć, jest grzyb. Mieszkańcy zgłaszali mnóstwo interpelacji, mnóstwo problemów różnym radnym, prezydentowi.
Nie tylko w tej kadencji. Mieszkańcy, proszę Państwa, żyli w warunkach, gdzie grzyb na podłodze piwnicy sięgał 5-10 centymetrów. Moje próby, moje interwencje zakończyły się w tej chwili wreszcie sukcesem. Wodociągi w ostatnim tygodniu zajęły się problemem. Dziękuję tutaj panu prezesowi Sikoniowi, że zaczął faktycznie inwestowanie w to miejsce. Jest w tej chwili, są założone kołnierze, które będą powodowały, iż woda nie będzie wracała. Uważam, że dzięki temu wreszcie ci ludzie będą żyli w godnych warunkach. Proszę ewentualne ad vocem. 30 sekund. Przypomnę, według danych statystycznych, które widziałem w internecie, to są 3 interpelacje, które pan złożył. Przypomnę, moich jest 51. Wielokrotnie bardzo dużo ich jest zrealizowanych. Nie czas na to wymieniać. Mam nadzieję, że Tarnobrzeżanie postawią na kandydata, który swoją pracą, ciężką pracą pokazuje, że nie słowa, nie programy, ale owoce i czyny się liczą. Dziękuję Mogę bardzo. Odpowiedzieć? Nie, niestety nie przewidzieliśmy. Jest tylko ad vocem do kandydata, któremu zadawało się pytanie. Pani Elżbieta Miernik-Krukurka, proszę. To może ja również zadam pytanie panu Dariuszowi. Chciałam zapytać, jak to się dzieje, bo tak przyglądam się tutaj pana działaniom, że jako radny Tarnobrzega nie miał pan, nie przedstawił pan żadnego autorskiego programu swojego, a dzisiaj no, można powiedzieć, że forma jakaś fenomenalnego olśnienia zaistniała i sypie pan wręcz z rękawa różnymi pomysłami. Proszę bardzo, jak odpowiedź. To się dzieje? Dziękuję za to pytanie. Myślę, że gdyby pani dyrektor prześledziła moją karierę, nie tylko ostatnich 4 lat, ale trochę więcej, zauważyłaby pani te obszary, o których dzisiaj mówię. Bo o nich mówiłem nie dziś, nie wczoraj, nie przedwczoraj. Mówię o tym od 30 właściwie lat, jeżeli chodzi o kwestie różnych spraw związanych z mieszkańcami naszego miasta, z różnymi obszarami, o których mówię, z ekologią, z przedsiębiorczością, z seniorami, z młodzieżą i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że można się nie przygotować do debaty do końca. No, potrafię to zrozumieć. Ale korzystając z tego czasu, pozwolę sobie jeszcze tylko odpowiedzieć. Panie radny, na przedostatniej sesji Rady Miasta złożyłem 3 interpelacje, więc myślę, że mówienie, że w ciągu kadencji złożyłem 3 jest delikatnie mówiąc, jak się to mówi, mijaniem z prawdą. Dziękuję bardzo. Ewentualne ad vocem. Czy rezygnuje pani? Mnie takim jednym ze znanych punktów pana działania jest, no powiedzmy, efekt budowy ścianki wspinaczkowej. Myślę, że mieszkańcy bardzo mocno na nią oczekiwali, no a dzisiaj w dalszym ciągu jest to inwestycja nieukończona. Dziękuję bardzo. Pani Bożena Kapuściak. No ja miałam zadać również panu Dariuszowi Bożkowi pytanie, ale nie będę tutaj już zadawać, żeby go nie przemęczyć. Zadam zatem pytanie do pana radnego Witolda Zycha. Jest to takie moje pytanie, bo wiem, że pan właśnie tutaj dużo pisał o komunikacji miejskiej i w swoim programie. Moje takie pytanie jest raczej, żeby pan przedstawił mieszkańcom i wyborcom. 5 sekund pani zostało. W mojej ocenie rozwój komunikacji to jeden z podstawowych celów przyszłego rozwoju miasta. Jak pan radny ocenia, czy ogłoszenie przetargu na transport zbiorowy na okres 4 lat może negatywnie wpłynąć na powstanie Tarnobrzeskiego Centrum Komunikacyjnego? Proszę odpowiedź. Wypowiadałem się w tej sprawie. Tutaj była też interwencja. Ten przetarg ma wiele nieprawidłowości, jest niesprawiedliwy wobec konkurentów. Przypomnę, że no, mamy jeździć autobusami, które mają 18 i prawie 20 lat. Także Tarnobrzeżanie zasługują na znacznie lepszy transport. Podkreślam, że centrum komunikacyjne,
przejęcie dworca na tej bazie, to też jeden z elementów mojej interpelacji. Tutaj pan prezydent miasta to zaakceptował, już pewne pisma poszły do, chodziło o przejęcie dworca PKP, które no, obecne władze zablokowały, a jak słyszymy w deklaracjach pana premiera Mateusza Morawieckiego, będą pieniądze właśnie dla miast, które mają swoje dworce, które chcą reklamować. Także to jest priorytet, przejęcie tego dworca, budowa centrum, połączenie komunikacji miejskiej, autobusowej, z kolejową, dobre skomunikowanie miasta z innymi miastami rejonu, to jest podstawa. To jest właściwie dworzec, jest sercem, układem krwionośnym całego rozwoju gospodarczego. Także to jest jeden z najważniejszych priorytetów naszego miasta. Ad vocem? Dziękuję bardzo. 30 sekund. Dziękuję bardzo, bo w tym temacie właśnie się też również zgadzam z panem radnym Witoldem Zychem. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz. A ja dziękuję z pytania i pozwoli pani redaktor, że wykorzystam ten czas na ściankę wspinaczkową. Proszę uprzejmie. Ale ma pan 30 sekund. Oczywiście. Proszę państwa, ścianka wspinaczkowa, tak, priorytetowy pomysł, który wspierałem. Ostatnio usłyszałem, że będzie kosztowała jeszcze 1,5 miliona. Nie jest to prawdą. Proszę państwa, dokończenie ścianki to jest około 400 tysięcy złotych polskich. Nie miał w Tarnobrzegu kto spotkać się z osobami lobbującymi i mogącymi załatwić ten problem w bardzo szybkim tempie. Tu apel do tych osób, że może by wreszcie powiedziały jasno i wyraźnie, jak to było naprawdę. Szanowni państwo, ścianka to była alternatywa dla WF-u. To była policja, to była straż pożarna, to była kadra reprezentacji Polski na Olimpiadę 2020 roku do Tokio. Pogrzebaliśmy ten pomysł, ale nie pogrzebaliśmy. Proszę państwa, jeżeli zostanę prezydentem, tak, ja tę ściankę dokończę. Obiecuję to państwo tutaj przy tym stole i zobaczycie państwo, na czym to wszystko polegało i dlaczego. Nie to nazwisko promowało ściankę wspinaczkową w Tarnobrzegu. I mogę to głośno powiedzieć, bo tak usłyszeliśmy, nie to nazwisko promuje i ścianki nie będzie, póki to nazwisko będzie ściankę promowało. Dziękuję bardzo. Może zechce pan jeszcze wykorzystać ten czas, bo ja błędnie powiedziałam, 30 sekund było na pytanie, ale pan miał 2,5 minuty jeszcze. Tak. Przepraszam, 1,5 minuty oczywiście. Na odpowiedzi ad vocem, więc tak, dodatkowy czas dla tak pana. Tak, powiedziałem, minuta. Wnioski do Ministerstwa między innymi Sportu o dokończenie tej ścianki. Robiliśmy tę ściankę w mniejszym wymiarze, bo liczyliśmy, że będzie to tylko ścianka wspinaczkowa dla naszych dzieciaków. Okazało się, to pan prezydent Kieł podjął to wyzwanie, że warto zbudować większą ściankę. Myślę, że można spokojnie prześledzić to wszystko, co się działo na sesjach Rady Miasta, kiedy był pytany o ściankę wspinaczkową i kiedy były kolejne pieniądze. Nie przeze mnie, proszę państwa, one były lobbowane, a pan prezydent Kieł to proponował. Dzisiaj wydaje mi się, że ścianka jest możliwa do dokończenia i warto to wreszcie zrobić. Dziękuję bardzo. Teraz mogą państwo zaapelować o udział w wyborach i poparcie dla swojej kandydatury. Czas po 30 sekund. Proszę bardzo, może od końca zaczniemy alfabetycznie. Pan Witold Zych. Jestem wolnym, niezależnym kandydatem. Swoją kandydaturą otwieram szansę dla mieszkańców, by zagłosowali na człowieka autentycznie niepowiązanego z żadnymi układami politycznymi i lokalnymi grupami wpływu. Takiej sytuacji nie było od wielu, wielu lat w Tarnobrzegu. Chcę odbudować szacunek dla miasta. Chcę odbudować zaufanie władzy między władzą a ludźmi. Przecież co jest ważne? Ważne dla ludzi nie są kłótnie polityczne, nie są spory. Ważne jest to, bo każdy chce żyć w czystym, pięknym mieście. Czy jeżeli mamy podnieść papierek z ulicy, to nieważne, czy jest się z PiS-u, czy z PO, czy z innej partii. Ważne jest, że jest się osobą, która chce to uczynić, że się troszczy o miasto. To jest taki symbol. Czyńmy możliwym rzeczy konieczne. I to jest moje hasło wyborcze. Ja obiecuję, że rzeczy, które są konieczne, będą zrealizowane. Dziękuję. Pani Elżbieta Miernik-Krukurka. Szanowni Tarnobrzeżanie, stawiam na odpolitycznienie samorządu Tarnobrzega. Stawiam na uczciwość, wysokie kompetencje i konkrety, z których mnie rozliczycie. Proszę Was, abyście 21 października wzięli odpowiedzialność za nasze miasto i naszą wspólną przyszłość. Dziękuję bardzo. Pani Bożena Kapuściak. Szanowni mieszkańcy Tarnobrzega, to ja jestem gwarantem dobrego rozwoju Tarnobrzega. Jestem doświadczona, zdecydowana, wytrwała w osiąganiu celów.
Mieszkańcy widzą, że dotrzymuję słowa i jestem skuteczna w działaniu. Szanuję wszystkich ludzi, znam potrzeby mieszkańców i wiem, jak je rozwiązywać. Będę współpracować ze wszystkimi, aby w zgodzie budować piękny, nowoczesny Tarnobrzeg. Posiadam realną, dalekosiężną wizję rozwoju miasta. Szanowni Państwo, proszę o głos na skuteczną i odpowiedzialną Bożenę Kapuściak. Nasze miasto potrzebuje rozwoju. Bądźmy 21 października razem. Dziękuję bardzo. Dla zgody i rozwoju Tarnobrzega. Pan Dariusz Bożek. Mój komitet wyborców Dariusza Bożka Razem dla Tarnobrzega skupia ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, reprezentujących różne zawody. Ludzi znanych i mniej znanych, niekojarzonych do tej pory z pracą w samorządzie, ludzi poza układami. Powiew świeżości i pozytywnej energii przyda się Tarnobrzegowi. Ci, którzy liczyli na profity, są w innych komitetach. Chcemy wspólnie pracować i zmieniać na lepsze nasze miasto i życie Tarnobrzega. Proszę Państwa o głosy dla siebie i dla całej mojej drużyny. Razem dla Tarnobrzega. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moimi gośćmi w Tarnobrzeskim Studiu Polskiego Radia Rzeszów byli pan Dariusz Bożek z Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Tarnobrzega. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Pani Bożena Kapuściak z Komitetu Wyborczego Wyborców dla Zgody i Rozwoju Tarnobrzega. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Pani Elżbieta Miernik-Krukurka z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólny Tarnobrzeg. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. I pan Witold Zych z Komitetu Wyborczego Wyborców Nowy Tarnobrzeg. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Z naszego, ja chciałabym teraz wszystkim serdecznie podziękować raz jeszcze za to, że zechcieli skorzystać z naszego zaproszenia i wziąć udział w tym spotkaniu, a naszych słuchaczy zapraszam do wysłuchania jutrzejszej debaty kandydatów na burmistrza Dębicy, która rozpocznie się o tej samej porze, czyli o godzinie 11:05. Dziękuję za uwagę. Wanda Piasek.